Hej, cześć, siemano, witajcie z tej strony po raz kolejny Stevie, a to jest kolejny materiał na naszym kanale i ze mną jest oczywiście Woski, jak zawsze na odcinkach, a to jest kolejny odcinek... To poczekaj, daj mi dokończyć. To jest kolejny odcinek ze świata drużyny B. I tak, jak już Woski wspomniał, mamy laksy, wiem. Mam nadzieję, że na odcinkach tego nie będzie widać, ale laksy lekkie są. Oczywiście na samym początku zostawcie kciuka w górę, subskrypcję i dzwoneczek i robimy taki challenge malutki. Zostawcie koniecznie lajka, bo lajki pomagają w zasięgach i mnie motywują, także mam nadzieję, że tego lajka zostawicie. Woski, czy też jesteś za tym, żeby nasi widzowie, twoi widzowie, moi widzowie zostawili lajka? Co o tym myślisz? No, nie. Aha, dzięki. No spoko. No to nie zostawia... Nie, żartuję. Zostawcie lajka, a będzie dobrze. Nie, zostawcie lajka, bo już mówię dlaczego zostawcie lajka, bo jest naprawdę ciekawy pomysł na dzisiejszy odcinek. Woski, powiedz, jaki jest pomysł na odcinek ogólnie. Dobra, może ty powiedz. Ja nie będę mówił, o co chodzi. Może ty zacznij temat. Laboratorium. Tak, słuchajcie, mamy jedno laboratorium. Jedno laboratorium mamy tam daleko zrobione, to jest laboratorium Woskiego. I stwierdziliśmy, że skoro budujemy tutaj park dla naszych dinozaurów, to zrobimy sobie laboratorium również tutaj. Także w tym miejscu gdzieś zrobimy laboratorium. Woski wymyślił miejscóweczkę na te nasze... miejsce badań naszych dinozaurów. Aha, poczekaj, Woski, warto przypomnieć, że mamy takiego super dinozaura. Nie wiem, czy coś z nim jeszcze robiłeś, czy nie zrobiłeś z nim nic, nie. Ale mamy takiego mega dinozaura, którego zrobił nam Woski. Jest to taki nadal projekt, można powiedzieć, że na razie w fazie badawczej. Ale zobaczymy, jak to się rozwinie, może coś z tego więcej będzie, może coś jakoś się rozwinie, na razie to tak wygląda, jak wygląda, ale myślę, że i tak nie jest źle. Dobra, Woski, słucham ciebie, gdzie będziemy robili nasz ten badawczy jakby... Tutaj. Centrum badawcze. Łaaa, to ty już to zrobiłeś? Ej, a teraz to mnie zaskoczyłeś, I co ty wcisnąłeś, jak ty tam wszedłeś? A ja nie mogę, weź otwórz te pistony jeszcze raz, dobra, idę. Ej, ale teraz sobie serio zaskoczyłeś, nie wiedziałem, że... Aha, dobra, czyli na razie tylko wejście zrobiłeś i tutaj będziemy to robić, tak? No. Dobra, ej, ale... Ale spoko, spawne. Sprawa fajna. No widzę tutaj... 40 minut zajęło mi to. Serio robiłeś? Ale przecież to są tylko co, na pistony, żeby to działało? Wejście. I co ty tu takiego zrobiłeś? To jest zwykłe wejście, stary. Timing. Ale dobra, to jak to działa, że co, że ja sobie... Jakbym chciał wyjść... Ja tu klikam i... Ale w co ty... Ale w co ty kliknąłeś? Tu przycisk. Gdzie jest ten przycisk? Tu. A tu jest przycisk, a trzeba wcisnąć przycisk i szybko tutaj iść do tego. Aha, okej. Okay. Ło, nie zdążyłem. No spoko. Dobra, to atak na szybkości. Dobra, ale zobaczcie co Woski nam stworzył, także to jest naprawdę fajna sprawa. I Woski, jak masz jakiś pomysł mniej więcej jak to będzie wyglądało, czy tak na razie tak nie wiesz sam, jaki to jest plan tego? Bo ogólnie ja nie mówię, bo powiem wam szczerze, tak, że to ogólnie wszystko Woski sam jakby na to wszystko wpadł, także to jest jego jakby punkt widzenia. Ja jakby swoje tutaj dodatki mogę coś dorzucić od siebie, ale Woski, ten tutaj pan, co tak tutaj skacze, to jest ogólnie jego pomysł, także no, szacunek dla tego pana. To co, przechodzimy do budowy. Myślę, że zrobimy takie laboratorium, jak było tam u Woskiego. Jeśli nie widzieliście poprzednich odcinków ze świata drużyny B, to koniecznie wejdźcie na nasze kanały i zobaczcie, bo tam mniej więcej widać, ponieważ tam się zajmowaliśmy również dinozaurami i tam je spełniliśmy. Także co, Woski, przechodzimy mniej więcej do ogarnięcia tutaj temaciku. Ja no myślę, żeby... Na timelapsie. Na timelapsie. No dobra, także widzimy się za chwilkę. We'll be right back.
nie, cały czas Woski czegoś zapomina. Słuchajcie, tak w miarę już ogarnęliśmy tutaj temacik tego naszego miejsca badań, gdzie będą tworzone nasze dinozaury. Jeszcze drobne poprawki tutaj są, oczywiście Woski mi pomógł, ale cały czas gdzieś tutaj znajdujemy drobne poprawki, które trzeba ogarnąć. W każdym razie cały design, który tutaj widzicie, jest zasługą Woskiego, bo on na to wpadł, to muszę mu przyznać, także fajne pomieszczonko, takie w miarę na start, spoko, nie? Woski, spoko to wygląda, podajcie? No, także jest ok, myślę, że na starcik jest spoko, myślę, że tutaj możemy pracować nad naszymi dinozaurami i mam nadzieję, że w końcu nam się uda T-Rexa ogarnąć, tak jak wam obiecywałem i że w niedalekiej przyszłości na odcinku się w końcu T-Rex pojawi. Także to jest tak wstępnie. By the way, to gdzie idziemy? Czekajcie, bo Woski mnie gdzieś tutaj jeszcze prowadzi, także idę za Woskim. Zobaczcie, tu mamy nasze oczywiście tajne wyjście, także wychodzimy. I oczywiście pełno creeperów. Aha, właśnie, bo nie wiem, czy wam pokazywałem, nie pokazywałem wam tego. Czekajcie, zabijemy te creepery, co tutaj są. Jakieś creepery ninja. Zobaczcie, tutaj mamy ogólnie już jakieś... Zagrody to są, tak? Pierwsze zagrody tu porobiłeś, czy co to jest? Zobaczcie, Woski tutaj już jakieś pierwsze zagrody porobił. Oczywiście pełno jakichś tutaj cyklopów, nie cyklopów. O, dobra. Zobaczcie, mamy tutaj pierwsze zagrody dla naszych dinozaurów. Oczywiście jeśli chodzi o T-Rexa, to zagroda będzie musiała być nieco większa. Natomiast takie małe dinozaury, które uda nam się wydropić gdzieś z tych skamielin, to po prostu zamkniemy w tym miejscu. Natomiast te większe gdzieś indziej. Ale zobaczcie, Woski tutaj już zbudował mościk, także most jest, wszystko jest. I zobaczymy, jak to dalej będzie się rozwijał. W każdym razie Woski cały czas tutaj pracuje i... dzielnie działa, wszystko tutaj rozbudowuje, także naprawdę spoko. I tak jak mówię, tutaj mamy laboratorium do naszych badań nad dinozaurami. Będziemy w tym miejscu tworzyli dinozaury. W następnym odcinku mam nadzieję, że uda nam się ogarnąć T-Rexa i zobaczymy, jak to wyjdzie. Także słuchajcie, mam nadzieję, że odcineczek wam się spodobał. Ze mną był oczywiście jak zawsze Woski. No i co, trzymajcie się, hoj! Hej!